wieża. Jan nie odczuwał zmęczenia długą podróżą. Przeciwnie. Świadomość bliskiego jej kresu napełniała go smutkiem, a nawet lękiem. Pociąg jechał teraz wolno wzdłuż rzeki, szerokiej w tym miejscu i głęboko nasyconej słońcem. Pomiędzy torami kolejowymi a rzeką ciągnął się wał ziemny i od czasu do czasu pojawiały się zabudowania rybackie z suszącymi się sieciami. Jan był jedynym pasażerem w przedziale, a może w całym pociągu, więc mógł sobie pozwolić na zupełną swobodę zachowania. Siedział niedbale z nogami na przeciwległym siedzeniu i nucił głupiutkie piosenki zapamiętane z dzieciństwa. I nagle zobaczył na fotografii zdobiącej ściankę przedziału, jakiż byłem ślepy, pomyślał. Spędziłem tutaj wiele godzin, a dopiero teraz? Poderwał się z miejsca i zbliżył twarz do fotografii, konstatując, że była to zwyczajna baszta obronna, zbudowana z białego wapienia. Jednakże jej autor wypukił jej uniwersalną symbolikę, zręcznie przemienił ideę baszty obronnej w ideę wieży i stała się ona wieżą wież, syntezą, dziełem. Otworzyły się drzwi przedziału i pojawił się w nich starszy wiekiem konduktor o zmęczonej, pergaminowej twarzy. W ciągu całej podróży kilkakrotnie wchodził do przedziału, zamieniał z Janem parę obojętnych, zdawkowych słów i szedł nieco dalej. To już koniec, obwieścił tym razem. Koniec czego? Zapytał Jan, wyrwany z zamyślenia. Zbliżamy się do celu, jeszcze kilka minut i będziemy na miejscu. Pociąg kończy bieg. Ach, tak, powiedział Jan. Jest pan jedynym pasażerem, który dojechał do końca. Inni wysiedli wcześniej i już od dobrej godziny ten długi pociąg jedzie tylko dla pana. Czy zdaje pan sobie z tego sprawę? Nie myślałem o tym w taki sposób, ale w stosownym czasie wyrażę swoją wdzięczność dyrekcji kolei, zapewniam pana. To nie o to chodzi. O cóż więc chodzi do licha? Wykrzyknął Jan niezbyt uprzejmie. Konduktor uśmiechnął się blado i machnął ręką z rezygnacją. Nie ma o czym mówić, powiedział. To prawda, zgodził się Jan. Chciałbym jednak pana o coś zapytać. Pod tą fotografią, pokazał ręką, nie ma podpisu. Czy mógłby mi pan powiedzieć coś bliższego na temat tej wieży? To baszta, rzekł konduktor. W mieście, do którego właśnie się zbliżamy, sterczą ruiny zamczyska, a baszta znajduje się kilkaset metrów powyżej, na wzgórzu, i wszyscy kończą na tej baszcie. Jak to kończą? Zwiedzanie, proszę pana, zaśmiał się konduktor. Zwiedzanie. No, jesteśmy na miejscu. Czy pan nie ma żadnych bagaży? Zapytał, zerkając na półki. Nie mam nic, odrzekł Jan. Nie mam zupełnie nic. Mój bagaż to życie. Konduktor pokiwał głową ze zrozumieniem. W takim razie życzę miłego pobytu. Zamknął drzwi i zniknął. Po niedługim czasie pociąg zatrzymał się, westchnął i zatrzymał ostatecznie. Jan wysiadł. Oślepiło go białe, żarliwe słońce, więc bardzo powoli i niepewnie zmierzał peronem w kierunku małego dworca. Małego dworca z czerwonym dachem, wybijającym się wśród zieleni drzew. Hal był pusty, mroczny i przyjemnie chłodny. Nad jednym z okienek tkwił napis informacja, na drugim kasa, jednakże ludzi nie było. Jan usiadł na jedynej ławce dla podróżnych, ukrył twarz w dłoniach i zapłakał. I długo trwało, nim się z tego otrząsnął, nim zebrał się w sobie i wyszedł z dworca. Nie było kogo zapytać o drogę,
więc zapuścił się w najbliższą uliczkę prostopadłą do dworca. Słońce szalało na pustym bruku. Domy po obu stronach były stare i piękne, więc Jan przystawał co chwilę, by nacieszyć oko jakimś fragmentem architektury. Może to skansen? Pomyślał. Spojrzał w kierunku dworca, ale zobaczył jedynie szeroko rozlaną rzekę i zielone wzgórza po drugiej stronie osnute mgiełką z nadwody. Dworca i pociągu ani śladu. Przestał się dziwić. Wzruszył ramionami i poszedł dalej. Ulica była krótka jak zapałka i łączyła się z rynkiem, na którego widok Jan wstrzymał oddech. Na pytanie, dlaczego Jan wstrzymał oddech, nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć, gdyż wrażenia estetyczne są w gruncie rzeczy nieprzekazywalne, a ponadto opowiadanie nie jest przecież przewodnikiem turystycznym. Po pewnym czasie Jan przeniósł spojrzenie na otaczające miasto wzgórza. Zobaczył ruiny zamku i basztę, która zrobiła na nim jeszcze większe wrażenie niż ta na fotografii, bo była jakby znacznie wyższa i zanurzona w niebie, a biały budulec odbijał światło, które przezroczystym lustrem oblewało zbitą masę zieleni wokół jej podstawy. Chodźmy więc, powiedział Jan głośno do samego siebie, ruszył wolno przez rynek i wówczas zobaczył dziewczynę. Stała obok obudowanej drewnem studni na środku rynku i było pewne, że ona również go widzi, więc szedł i szedł, aż stanął na wprost niej i zupełnie nie miał co powiedzieć, bo zwyczajny dzień dobry wydawał mu się całkiem idiotyczny w tej sytuacji. Czy jesteś Słowianką? Zapytał w końcu. Uśmiechnęła się sznurem białych, równych zębów. A czyż tego nie widać? Jan zobaczył dopiero teraz. Tak, rzeczywiście, powiedział. Na imię mam Jan. Dziewczyna spojrzała na nią uważnie. Tak się składa, że ja mam na imię Janina. Czy to przypadek? Nie sądzę, odrzekł Jan. A ty skąd przybywasz? Ja raz tu, raz tam. Niewiele mogę o sobie powiedzieć. Przyjechałem ostatnim pociągiem. Ja również, powiedziała dziewczyna. Naprawdę? Zawołał Jan. Konduktor mówił, że jestem jedynym pasażerem w pociągu. Mnie mówił to samo. Ale dlaczego? Nie wiem, Janku. Patrzyli sobie głęboko w oczy, długo i głęboko. Sięgali sięgali najczulszych miejsc w swoich sercach. Później usiedli wprost na ziemi w cieniu starej studni. Jej drewniana obudowa snuła przyjemną woń środka konserwującego. Masz bardzo ładną nogę, zauważył Jan. Czy mogę jej dotknąć? Proszę bardzo, odrzekła dziewczyna i podciągnęła wyżej spódnicę. Jan dotknął. Mam także drugą nogę. I Jan dotknął drugiej nogi. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, powiedział. A ja żałuję, że nie mam trzeciej nogi, Janku. To naprawdę bardzo przyjemne, kiedy ich dotykasz. Później zbliżyli się do siebie tak bardzo, że aż zrobiło się ciasno. I wówczas usłyszeli nad sobą głosy. Grupka turystów japońskich fotografowała ich śmiejąc się i pokrzykując. Było również mnóstwo innych ludzi, którzy wytykali ich palcami. Uciekajmy, krzyknął Jan, na wieżę. Trzymając się za ręce, przebiegli przez rynek i zaczęli wspinać się na zamkowe wzgórze, a cały ten tłum pędził za nimi. W końcu zdyszani dobrnęli do wieży i resztkami sił pokonując drewniane schody, pobiegli na jej szczyt. Ale tłum nie ustępował. Słychać była tupot nóg na schodach, więc spięli się na kamienny cokół i kiedy już mieli skoczyć w powietrzną otchłań, ktoś zatrzymał ich w ostatniej chwili. I pozostali tak,
na krawędzi. Czyści, piękni, idealni. To opowiadanie, które przed chwilą przeczytałem, ma związek z Kazimierzem Dolnym nad Wisłą. Tym cudem, cudem, cudem. Dziękuję.